Wielki świat, tym razem w rozmowie przy oknie, a to przypomnę za sprawą naszego gościa Bartłomieja Dziedzica, który jest oficerem marynarki handlowej i nawigatorem, pływał na statkach towarowych, teraz pływa na statkach pasażerskich. No i wczoraj powiedział pan, że znacznie przyjemniej, wygodniej pływa się na statku pasażerskim, bo po pracy ma pan jeszcze dodatkowe obowiązki wśród pasażerów. To co pan robi? Jest pan wodzirejem? Nie aż tak, ale mamy bardzo wiele koktajli, lunchów, musimy chodzić, opowiadać, tak jak trochę teraz opowiadam, i po prostu odpowiadać na niekończące się pytania. Dlaczego? Co? Wszystko. Jest to ciekawe. To, panie Bartku, takie sytuacje mrożące krew w żyłach. Miał pan pogodę sztormową, 10 metrów fale. No, na takim potężnym statku to tego się chyba nie wyczuwa. Wyczuwa się, ale tak, no przez te kilka lat pływania po morzach i oceanach miałem wiele sztormów, ale chyba najbardziej taką przykrą, tragiczną sytuacją to przeżyłem trzęsienie ziemi w Chile. Na morzu? W porcie byliśmy niestety i wydaje się tak, trzęsienie ziemi, a to woda, ale trzęsienie ziemi nie było najgorsze, fala tsunami, która później przeszła ogromna. No było dosyć tragicznie, ale... No, skoczyło się to. No, statek był strasznie poniszczony. Udało nam się wyjść szczęśliwie z portu, ale no, wszyscy stali zdrowi. Czyli lepiej, gdybyście byli na morzu. Na morzu. Tak, tak. No, oczywiście odczulibyśmy tą wielką falę, bo to było dosyć mocne trzęsienie ziemi i fala była ogromna, ale niestety byliśmy w porcie i musieliśmy tam, no niszczenia były. Jeden statek w nas uderzył, też zerwał się z sub, uderzył w nas, musieliśmy stamtąd uciekać. No, ledwo daliśmy radę. Teraz jest pan na urlopie, po urlopie pan wraca do pracy i zdaje się na zupełnie nową, nowoczesną jednostkę. Tak, tak. Przez ostatnie 5 lat w tej firmie pływałem na jednym statku, teraz idę na dosyć taką nową, nowiutką jednostkę wybudowaną przez firmę. No i taką ciekawostką, że to jest statek na gaz. Aha. Statek na gaz, ponieważ no, względy... Ekologia i na morze. Ekologia, oj tak, przede wszystkim... No ja to mówię, że na tym statku to można głowę do komina wsadzić i się zaciągnąć. Już tak jest. Są naprawdę wyśrubowane teraz i bardzo dobrze procedury, może nie procedury, ale prawo no, ochrony środowiska. I to jest taki nowiutki statek, po prostu zasilany gazem. Zero diesla, zero ropy. Także... A przypomnij mi może, w jakiej firmie pan pływa, bo to jest ta firma, która była właścicielem słynnego Titanica, którego no, tak, tragedią zakończył się pierwszy rejs. Firma się nazywa P&O Cruise, to jest angielska firma i to jest, przede wszystkim pasażerowie są z Anglii, wozimy Anglików. No. A ten nowy statek na gaz, jakie są jego parametry, ilu pasażerów zabiera? Statek się nazywa Iona i zabiera 4,5 tysiąca pasażerów plus 1500 osób załogi, także dosyć. Wow. Tak, dosyć. Takie. I pan będzie drugim po Bogu dalej. Tak, tak, tak. Będę pełnić te same obowiązki. No zobaczymy. Jestem, że tak powiem, podekscytowany. Tak? Zobaczymy. No i oczywiście to jest nowiutki statek, także wszystko nowiutkie. Technologia także tam będzie na wyższym standardzie, także zobaczymy. Trzeba będzie się chyba trochę nauczyć jeszcze, trzeba, nie? Będzie, tak, tak, tak. A przed wypłynięciem takim właśnie nowym statkiem musi pan zgłębić tajniki chyba. Tak, jadę odpowiednio wcześnie, żeby mieć dużo czasu, żeby się... A do Anglii pan leci? Słucham? Do Anglii pan tak, leci? Tak, tak, zazwyczaj wyruszamy z Anglii i płyniemy stamtąd, ruszamy na wycieczki z pasażerami. No, po 10-12 dniach wracamy z powrotem do Anglii. Pytałem o te sytuacje mrożące krew w żyłach. A miał pan kiedyś taką sytuację, kiedy pasażer był za burtą? Tak. Tak? Tak. No niestety to się wiąże, jeżeli jest tyle osób na statku. Bardzo często mamy... Na statku w ogóle mamy szpital, lekarzy, pielęgniarki. Bardzo często zdarzają się ewakuacje medyczne helikopterem. Musimy wzywać... No niestety pasażerowie też wyskakują za burtę. Ale co, nieszczęśliwy wypadek, czy po prostu kończą z życiem? Raczej to drugie, raczej to drugie. Tak romantycznie sobie wybrali. I no, ale my musimy działać, tak? Zazwyczaj jak jest człowiek za burtą, to nie ma szans go znaleźć. Ale my mamy swoje procedury, działamy, chociaż niekiedy się udaje znaleźć. No tak, mówią, że nie chcieli. Tak? Popełnili błąd, tak. Były też takie przypadki. To zapytam teraz o kuchnię na statku. Tęskni pan za jakimiś potrawami, gdy pan wraca na ląd?
do domu? No ciekawostka jest taka, że teraz to jedzenie mam przepyszne, bo to wiadomo. Ale w domu? A w domu? Nie, czy na statku? Gdzie mam? Na statku, w domu statku. Także. No, w domu to najlepsze. Szczególnie obiady żony. No, teściowy też. Ale na statku pasażerskim jest taki plus, że tam te 13 kuchni robi swoje. A. I 500 kucharzy. Ojej. Także, tak, ale oczywiście no, zawsze się tęskni za pierogami. No tak, tak. I za tatarem podobno. O, tatarem też. Tatarem. No muszę się przyznać, że tak dobrego tatara to na statku jeszcze nie jadłem, jak tutaj posiedziałem. To pierwszy ten dziewiczy rejs z tym nowym statkiem, napędzanym na gaz. Dokąd? Na Wyspy Kanaryjskie. Mhm. Także bez, no, fajna wycieczka. Ile się płynie? Cała wycieczka będzie trwała około 12 dni, a na Wyspy Kanaryjskie 2 dni jesteśmy na miejscu. Ten statek będzie jak Formuła 1. Mhm. No, to trochę dłużej niż samolotem, ale przyjemności co niemiara. No, od tego tam jest teatr, 13 restauracji, kasyno, dlatego żeby się nie nudzić. Mhm. Dużo jest atrakcji na takim statku. Baseny oczywiście. Baseny, spa, sauny, wszystko. Mhm. Wszystko. Czyli tęskni pan za morzem, za pracą? W tej chwili nie. Nie. To co pan ma jeszcze w planie? No teraz też niestety, znaczy może niestety, stety, z tym zawodem akurat w tej firmie łączy się dużo szkoleń. Niestety wracam właśnie do Gdyni w przyszłym tygodniu. Już muszę lecieć do Amsterdamu na następne szkolenie właśnie też związane właśnie z tym nowym statkiem na gaz. Także urlop urlopem, ale co chwilę jakieś no, dodatkowe szkolenia. Szkolą nas szkolą i bardzo dobrze, żeby podnosić swoje kwalifikacje. Zapewne młodzi widzowie zainteresowani są, jak zostać, jaka jest droga do zawodu marynarza. No, zanim się osiągnie ten stopień drugiego poboku, to trochę czasu minie. Trochę czasu minie. Ale od czego wypadałoby zacząć? No myślę, że jeżeli ktoś już chce pływać na morzu, to Akademia Morska. Akademia Morska, studia, pouczyć się. Aczkolwiek nie trzeba kończyć Akademii Morskiej, studiów wyższych, żeby pływać na statku, jako też oficer. Jest wiele dróg, ale warto spróbować. Zawód jest fantastyczny. To na koniec zapytam o zarobki. Może nie konkretnie drugiego nawigatora, ale jakie są zarobki marynarzy? Dosyć spore, da się wierzyć. Zwłaszcza, że na statku ma się wszystko za darmo. Tak, ale też trzeba dużo dać od siebie. Ale tak mówię, tak, trzeba kochać ten zawód. Pływanie jest piękne, ale też pływa się dla pieniędzy. Nie no ukrywam. Tak, oczywiście. Tak jest. Jak już coś robić fajnego, to żeby dobrze płacili. Pożegnamy się życzeniami zapewne, no bo na lądzie i w telewizji jest pan nieczęsto. Czy chciał pan pozdrowić kogoś? Oczywiście. Pozdrawiam rodziców, teściów tutaj niedaleko w Strzelcach Opolskich i wszystkich swoich super przyjaciół z Opola. Panie Bartku, w takim razie stopy wody pod kilem. Dziękuję bardzo, przyda się. No i do następnego spotkania. Było bardzo miło, dziękuję bardzo. Gościem Rozmowy przy oknie był tym razem oficer marynarki handlowej Bartłomiej Dziedzic, nawigator. Państwu dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.